300 zł. Właściwie to nie jest gitara, to jest przekleństwo. Ona miała, jak była nowa, ładny lakier, właściwie to nie lakier, farba, ale jakoś tak szybko odpadł, ale jak była nowa, to błyszczała się jak świeżo w słońcu błyszczy się gówno, które wypadło właśnie z psiej dupy. W każdym razie ta gitara, pomimo że wzmacnia, czy jest przyzwoity, brzmi do dupy, ale jest taki Taurus, że jak się go włączy, to on wyciąga gównianą gitarę, że z brzmienia miernego brzmienie staje się dostateczne. No zobacz, wyłączam Taurusa. To już się zaczepia struna o wystające progi. No i Taurusa włączam. O! Jest to taki, no nie kompresor, nie przester, taki dopalacz. Będziesz miał w linku końcowym film o dopalaczach, gdzie szerzej opowiadam o tego typu urządzeniu. Zaraz przetestujemy brzmienia poszczególnych tam ustawień, porównamy z bypassem, gdzie się nie świeci lampka, z włączonym efektem, gdzie się lampka świeci. Dajmy tego gainu. Mniej. Kurde, ta struna się o te progi wysyjące zaczepia. Pracy różne są.
To był kanał czysty, teraz zobaczmy kanał przesterowany. Na przesterze piszą pick-upy, no bo gówniane przetworniki mają taką naturę, że piszczą. Generalnie jak jest przyzwoity wzmacniacz i totalnie gówniana gitara z gównianymi pick-upami, to ten oto Taurusik bardzo pomaga. Troszkę podnosi sygnał i wybiera te częstotliwości, które są bardziej potrzebne uchu ludzkiemu, żeby miał przyjemność ze słuchania gitary. Bo porządna gitara gra tymi pasmami, które trzeba i wtedy ten Taurus zdecydowanie przeszkadza. Natomiast jak jest gówniana gitara, która gra tymi pasmami takimi trochę przypadkowymi, no to Taurusik wybierający te częstotliwości, które trzeba, tak trochę kondensujący dźwięk, zbijający, chociaż nie jest to kompresor, tylko jakiś taki jakby equalizer uszlachetniony, chociaż właściwie to nie wiadomo co to jest, bo ci się producent przecież nie przyda, bo od razu mu zaczną kopiować. Ale do gównianej gitary, gdzie masakrą jest granie na samej gitarze, to ten efekt wpięty między gitarę a wzmacniacz dużo pomaga. Zamienia dźwięk mierny na dźwięk dostateczny. Dalej oczywiście nie będzie to dźwięk dobry, albo bardzo dobry, albo rewelacyjny, ale będzie dostateczny. A to przy gównianej gitarze jednak robi różnicę. No dobra, taki teścik, pobawiliśmy się. Dzięki za odwiedzenie mojego kanału. Do zobaczenia, cześć.